Witam was kochani serdecznie. Zaczynamy grę History Line. Pamiętam ją bardzo dobrze. Na Amidze 8 dyskietek. Oj, żonglowało. Już bardzo dawno w to nie grałem, ostatnio na Amidze. Zawsze zasadą jest tak, taka zasada tutaj właśnie historowanie, żeby przede wszystkim najpierw obronić pozycję, zadać przeciwnikowi jak największe straty i dopiero później tak naprawdę wchodzimy w tą fazę grubej walki, kontrataku, czy jeszcze po. Średnia artyla nie ma. Co tu będzie? O, i tu będzie ciężkie działo. No. Coś zajmie ten. Dobra, co tu się robiło? F1. No, no a tak to. Nic nie robiłem. Na razie nie mam kontaktu z wrogiem. Przeszedłem tą grę z dwa razy. Nic miło nie wspominam. No way!
Odkryli już. Komputer ma zawsze łatwiej na początku. Lepszy trochę wojska albo więcej. To trzeba brać cały czas pod uwagę. Nie wiem, teraz coś takiego. Średnia artyleria szur, ale ona musi być chroniona. I tu najlepiej właśnie jednostki. Piechoty. Zabezpieczające. Kawaleria po flance. Samochód w razie będzie zachodziło. A nie, to ja odkryłem. To ja już karam. No i oczywiście pierwszym turem średnie i ciężkie muszą czekać. Mam nadzieję, że czołówka jest włączona, o czym mówiłem. No i tyle. No zawsze patrzę czołówkę, bo w bizarny sposób pokazano walkę, tak? O, jest wyłączona, no dobrze. No może to średnia, ta lekka z dwóch wietrzych, czy nie? Ale no, to piechota, po zamiatach. Zamiotła. Dobra, już mają po kawalerii jednej. I tak w sumie, kochani, się bronimy i czekamy na ich, że tak powiem, dalsze ruchy, aż ich przerzedzimy na tyle, żeby się dostać do zasięgu dział średnich. Tu zrobimy troszeczkę miejsca. Tak naprawdę to ja chcę przesunąć tą ciężką. A widzicie, ja mam musiał mieć do tego ciężarówkę. Wycofają w warsztacie, naprawimy i się dba o te dwie jednostki, mogą się cofnąć. Cały czas trzeba uzupełniać, jeśli to jest tylko możliwe, od siły nasze.
chłopaki się szkolą nieźle. Jeżdża ciężka artyleria, nie chcę wyłapać gonga. Co mi tu... O, piechotę za to... Kawalerię zaatakowali. Ona zniknąć. Tyle. Bo widzimy, że nas tutaj dużo bierze pod kawalerię i by mogła uszkodzić tam. Ta artyleria musi zniknąć lekko. Trzy, please. Yes. Ładne doświadczenie, już 4 gwiazdki. O, ciężko, no w kawalerię. Już tego nie widziałem. Powoli zaczynam się wycofywać. Teraz jak to zrobić? Żeby ta ciężka miała zasięg tej ciężki, żeby się nie za szybko wpakować. W razie mamy ruch, nie mogę wycofać średniej, ani po dróżce przemieścić ciężkiej. No nic, na razie spróbujemy właśnie ich przerzedzić trochę. No kurwa, już ma jedno doświadczenie, to jest ciężko. Z taką skutecznością trzaskają te działania. Mam dwie na przykład, żeby takiego niedobitka, o na przykład tego pizną. Jest 4 gwiazdeczki, pięknie. Łok się to i krzyż od razu żelazny. No ci też ładnie na diament. Jak słyszycie, jest muzyczka już inna. To znaczy, że wygrywamy starcie. Dobra, ja tu z ruchu nic nie zrobię. Już jest diamencik. Tu krzyżyk to napierdziela ostro równo. Teraz mu się przydał jakiś ruch. Nie, jeszcze tę piechotę muszę wydymać. Chcę teraz ruch. Dobra, wszyscy się zbliżyć. Ale nie, to ciężko będzie tak. Pozbyć jeszcze tej piechoty, a jeszcze tu muzyki nawet kiedy. Upniemy. Chociaż tego mogę, chociaż też jest się. Przedostać ostatnią. To dobrze, dobrze. Takie mobilniejsze jednostki trzeba wyrównać. Pięknie.
Zaraz zrobimy tak. Ciężka flop. Średnia flop. Wszyscy do ataku. Będą atakować te bliżej jednostki. Ja wszystkich wyładuję, bo będę musiał przez dwie tury je ochraniać, żeby i ciężka średnia artyleria nie dostała uszczerbku. Jest to trudne, ale do zrobienia. Nie, dobra. Piechota nie biegnie. Na to czekamy. Jest po tych po ptakach dla nich. No można powiedzieć, że tą piechotę i konie to wysłałem. No, mięso armatnie, tak, ale to jest kluczowe zwycięstwo. Więc tutaj już próbuję walić, ale muszę tu poczekać. Żeby dzisiaj nie mieć nic. Gdzieś się podnosi się wyrażają. No takie ciężarówki to free expo, to są. Nie wiem, czy to będzie targać jeszcze ze sobą, bo z jakim polskim. Ale to ty przejść tu. Ataki nie będą. O, teraz ich. O, nieźle doświadczyli średnią artylerię. Trzeba szybciej zniszczyć.
No jak widzicie, pierwsza plansza to jest tak rozgrzewka, pokazanie co i jak. Później coraz lepsze są sprzęty wojskowe wymyślane, samoloty dochodzą, statki, łodzie podwodne, plansze są coraz większe. Mam takich, przypuśćmy na przykład saperów, możemy okopy robić, możemy posłać stację napraw, organizować, no, drogę, bardzo przyjemna, fajna. A właśnie, to nie jest bardzo, to jest ważne. Tu zajmę. Już mają krzyż z artylerii, ale niestety to już jest za późno. To jesteś w roku, żeby tak, żeby się jeszcze ktoś nie miał wątpliwości, to można. No i tak, to odpilone. Bunkier jeszcze jako jednostkę. Trzeba jeszcze ten bunkier zniszczyć. Ale tu mamy już w tej chwili do wyboru. Albo ich niszczymy, albo zajmiemy główną bazę, bo to są dwa sposoby na zwycięstwo. Ja tam zawsze niszczę ich do końca, więc... Czekamy na turę ostrzału średniej artylerii. No, ale na dobitkę jeszcze. No i powinno być po bitwie, kochani. Wiktor! Wszystkie jednostki unicestwione. Tak się przedstawia świetna gra History Line. Wojna, pierwsza wojna światowa. I tu gazetka, co się działo przez ten czas, co czas są pokazywane ilustracje. Ciekawostki z tamtych czasów. Jakby zaraz bitwa z wojną się przemieszczała w czasie, no. Tu informacje są od Polski. Thank you.
odcinka z historiami będziemy kolejnego kręcić, bo nie chcę was zanudzać. No chyba, że będziecie chcieli. To dla was złączę, czy było coś zrobić. Pozdrawiam was, trzymajcie się, do usłyszenia, hej!